Cześć, jesteśmy przy Galerii Mokotów, jednym z największych centrów handlowych w Warszawie. No, znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, na Mokotowie, w części potocznie zwanej Mordorem. Jest to duża galeria, naprawdę wielka powierzchnia, mnóstwo sklepów i knajp. Niemniej restauracje są fajnie usytuowane, łatwo się dostać. No i na tym filmiku, na tym się głównie skupimy, bo też nie są to moje rewiry. Rzadko tu bywam, także pokażę Wam, jak się dostać do tej głównej części. W przyszłości na mapce, na stronie będę zaznaczał też jakieś punkty, które są gdzieś indziej, jeżeli mi się jakaś taka dostawa trafi lub ktoś może podpowie. Rowerem, skuterem najlepiej podjechać od przodu. Tu mamy, jak widać, dużo miejsc do przypięcia. Samochodem natomiast z tyłu jest parking, dwie pierwsze godziny są gratis. No i w związku z tym, że ta część restauracyjna jest w takim centralnym punkcie całej galerii na drugim piętrze, to łatwo jest do niej po prostu się dostać, niezależnie od tego, czy idziemy od przodu, czy też z parkingu samochodowego. Jeżeli jedziemy od przodu, to skręcamy sobie w lewo, od razu po wejściu. No i teraz mamy dwa rozwiązania. Albo wjeżdżamy tutaj po schodach ruchomych, albo, co ja preferuję, skręcamy sobie w prawo i docieramy do takiego właśnie środkowego punktu, którym jest winda, która nas zawiezie prosto do restauracji. Do tej windy docieramy z każdego punktu, każdego wejścia centrum bez żadnego problemu. Po prostu w środku alejki skręcamy do środka i jesteśmy na miejscu. Tutaj przy okazji znaleźliśmy Costa Cafe, czyli Uber i chyba Glovo, Bolt może też. No i jesteśmy. Jak zobaczycie za chwilę, jest tu naprawdę dużo, dużo restauracji. Zaczynamy tutaj. Mamy KFC, Kebab Kinga i potem dalej już po kolei. Nie będę może wymieniał. Wszystkie nazwy sobie zobaczycie. Miałem tu naprawdę dotąd tylko jakieś pojedyncze dostawy. Kilka razy tu byłem tylko, bo no, tak jak wspominałem, jest to daleko ode mnie i nie jest mi tu po drodze. Niemniej, no nigdy na nic nie czekałem jeszcze, także możliwe, że tutaj działają sprawnie te restauracje. No ale oczywiście tak być nie musi. Zwróćcie uwagę, że Salad Story ma oddzielnie stoisko dla głównej marki, a oddzielnie dla wrapni. W niektórych centrach handlowych obydwa są obsługiwane z tego samego punktu, tutaj są oddzielnie, także jeżeli macie wrapni, no to nie walcie na pewniaka do Salad Story, bo się mogą zdziwić. Miałem zresztą taką sytuację, co prawda nie tutaj, a w centrum, w Złotych Tarasach. Yeah.
Zapewne jest tutaj więcej punktów, szczególnie na Wolcie. Podejrzewam, że znajdą się jakieś sklepy z perfumami czy z mydłami, które też w galerii Mokotów będą miały dostawy, ale no tak jak mówię, jeszcze tutaj nie trafiłem, także w przyszłości na mapce będę poszerzał punkty, które mają odbiory z aplikacji. Tymczasem kończę. Trzymajcie się, dużo dostaw. Na razie.